Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy. Dzisiaj taki będzie dosyć emocjonalny odcinek. Nie będą to ćwiczenia, tylko moje sugestie, moje przemyślenia związane z tematem jogi. Właśnie przeczytałam artykuł. Znaczy artykułu nie przeczytałam, przeczytałam tytuł i po prostu ten tytuł wyprowadził mnie totalnie z równowagi. Artykuł w Yoga Journal, który brzmi następująco. Już Wam mówię. Cztery najbardziej popularne postural pattern, czyli nasze jakby wady postawy, no nie powiedziane, że wady, ale pattern, które powodują yoga injuries. Wiecie co? Po prostu zagotowało się we mnie. Zagotowało się we mnie dosłownie wszędzie. Gdybym mogła, to by mi teraz dym uszami wychodził. Jak można napisać taki tytuł? Powodem kontuzji jest tylko i wyłącznie źle zrobione ćwiczenie, a nie pozycja czy postawa. Dlatego cały czas mówię, ćwiczenia muszą być dopasowane do człowieka, a nie odwrotnie. W jodze, w szczególności, bo teraz tym się zajmę, temat ćwiczeń i trenerów personalnych, to będzie w następnym odcinku, bo to jest podobny problem, ale związany z czymś innym. W jodze problem polega, moi kochani, na tym, że te kursy, które tak pięknie brzmią, 500 godzin kurs, 300 godzin kurs jogi, bla, bla, bla. Na tym kursie, jak się pytam potem ludzi, bo byłam na kilku później innych treningach jako asystent nauczyciela i kiedy prowadzący trening mówi, proszę bardzo, to teraz powiedz, co robisz, co w tym ćwiczeniu ma działać, co w tej pozycji jogi rozciągamy, jakie mięśnie wzmacniamy. To podobne było coś do tego, co ja prowadzę swój własny wypracowany program i system jogi, z tym, że on już to miał zacertyfikowany i uczy teraz innych, jak to robić, więc to było bardzo bliskie temu, co ja robię i mojej koncepcji. I ludzie po tych treningach, 500 godzin, 300 godzin, po prostu szczęki im opadały. Ale my nie wiemy. Ja mówię, chwila, moment, jak wy nie wiecie? Po kursie 500 godzin nie wiesz podstawowych mięśni, nie wiesz, co się w ogóle dzieje w każdej pozycji, jak te mięśnie działają. No a wiesz, tej anatomii to myśmy tylko tak liznęli. Po prostu zatkało mnie. I to nie była jedna osoba. Z każdą jedną, którą rozmawiałam, mówią wszystko to samo. I ja to od wielu lat obserwuję. I włosy mi się jeżą na głowie za każdym razem, jak słyszę historię. Przyszedł z jogi i uszkodził sobie kręgosłup. Koleżanka od nas w pracy, jeszcze w Anglii, jak mieszkaliśmy. Ja mówię, co się stało? Mówi, no poszłam na jogę. Ja mówię, i co? No i uszkodził mi kręgosłup. Ale jak? Kto ci uszkodził? No kazał nam zrobić skok do przodu, poszedł do mnie, przycisnął mnie i coś mi szczeliło. Ludzie, no jak można w ogóle takie rzeczy robić? Nigdy nie pozwólcie nikomu, czy to jest joga, czy to są jakiekolwiek inne ćwiczenia, żeby ktoś podchodził, was dotykał. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Tylko wy wiecie, gdzie jest wasza granica. I my jako profesjonaliści w dyscyplinie jogi, fitnessu, my mamy was pokierować, żebyście wiedzieli, gdzie się ta granica zaczyna, żeby jej nie przekroczyć. Więc teraz instruktorzy są na kursach szkoleni. A wiecie co, no... W dalszym ciągu ich nie uczą tej anatomii, więc nie mają zielonego pojęcia o tym, jak zaadaptować ćwiczenia, jak zrobić ćwiczenie, pokazać łatwiejszą wersję dla kogoś, kto ma sztywne plecy albo ma problemy z plecami, bolą go te plecy. I niektórych pozycji jogi absolutnie nie wykona i nie powinien wykonywać. Ktoś przychodzi, bo miał niedawno uszkodzony na przykład bark, no i teraz już tam ta mobilność się zwiększa, więc ćwiczy, oni mu każą down dog robić. No przecież ręce opadają. Ale to jest tylko i wyłącznie z braku wiedzy na temat anatomii. To jest przerażające i to jest globalnie. Te wszystkie kursy jogi pochodzą z Azji. Tam każdy z nich jest porozciągany. Niewiele lat zajęło po prostu rozkminienie, na czym to polega.
widzę człowieka z Indii, robi jogę i mówi, że to jest joga dla beginnersów. Ja mówię, absolutnie to nawet nie jest joga dla kogoś, kto 3 lata ćwiczy, a on to nazywa dla beginnersów. Ale co się okazało? Ja potem zaczęłam rozmawiać z ludźmi, którzy mieszkają właśnie w Pakistanie i w Indiach, więc oni mówią, że oni są porozciągani, bo nie siedzą na sofach, na krzesłach, tylko siedzą na podłodze. Więc oni mają biodra, stawy, kręgosłup, wszystko mają porozciągane, więc beginners to jest tylko dla nich ktoś, kto jest super porozciągany, ale nie robił jogi. Co jest totalnie nie wpasowuje się w człowieka europejskiego. Człowieka z drugiej strony. Tu mamy Indię, to z drugiej strony. I ten model jest cały czas powielany. No ale widząc już taki tytuł artykułu, że oni teraz będą was winić za to, że macie yoga injury, czyli kontuzję, to jest totalna pomyłka. To jest totalna pomyłka. Ja po prostu nie mogę wierzyć w to, co widzę. Napisałam już na wszystkich moich social media, dodałam hashtaga Stop Yoga Injuries, bo przecież tak dalej nie możemy iść. Parę lat temu były wpisy na stronach internetowych, na różnych blogach, co twój yoga teacher, nauczyciel ma na myśli, kiedy mówi to i to i to. No przecież no, nie róbcie z ludzi po prostu idiotów. Mów takim językiem, żeby on rozumiał, a nie roots to your feet i tak dalej. Co to w ogóle jest za język? Jak go nikt nie rozumie, to znaczy, że źle się komunikujesz z ludźmi, a nie teraz będziesz ich uczył, co sobie wymyśliłeś tą frazą. Ale to jest właśnie z braku wiedzy na temat ciała. Jak ono działa, jak każdy mięsień działa i po co robimy te pozycje jogi. Bez tego to jest po prostu chodzenie we mgle. A najgorszym dowodem tego, słuchajcie, jest to, że parę lat temu moja prywatna klientka zapytała mnie, Alicja, o co chodzi? Dzisiaj rozmawiałam z moją koleżanką ze Stanów, bo tam joga oczywiście jest wszędzie popularna i jak piekarnie pootwierana na każdym rogu, że instruktorzy jogi mają kontuzję biodra. Mówię, jak to jest możliwe? Ja mówię, a ja ci doskonale powiem, która pozycja to robi. Mogę ci dokładnie w tym momencie powiedzieć, co jest przyczyną tego, że oni mają te biodro rozwalone. Jest jedna pozycja jogi, którą ja zaczęłam sama ćwiczyć od razu po skończeniu kursu Personal Trainer, gdzie masz całą anatomię po prostu, która jest potrzebna, wyłożoną przed tobą, więc nie ma bata, że zrobisz jakiś błąd z tym ciałem, bo po prostu wiesz, jak to wszystko pracuje. To są te fundamenty. To jest jak budowanie domu bez fundamentu, więc jak ktoś zrobił jogę i tam liznął tylko anatomii, co, jaki on jest profesjonalista? Żaden, on nic nie wie, on tylko zna pozycję jogi i to wszystko, a to jest za mało, żeby ludzie ćwiczyli bezpiecznie. I ja pisałam do Yoga International, to jest całe takie body międzynarodowe, które tam certyfikuje te różne kursy. Wysłałam im zdjęcie, napisałam zapytania na temat tego konkretnej pozycji jogi, jakie oni widzą benefity tej jogi, tej pozycji, co się tam wzmacnia, co się rozciąga, bo ja napisałam, ja widzę tylko injury w biodrze, w kolanie albo w kostce. Zależy, co jest najsłabsze i na co najbardziej będą cisnąć. I co? I odpisali im po prostu jakimś, o, dziękujemy za twój koncert, coś tam, po prostu, nie chcę użyć brzydkiego słowa, po prostu zignorowali mnie. Ciało, organizacja, która odpowiada za certyfikowanie wszystkich kursów jogi. Tak mnie potraktowali. Nikt się nie zastanowił. Wiesz co, ktoś tam napisał, weź zobacz, może ma rację. No i do jogą. Instruktorzy jogi mają kontuzję biodra. I ja mogę powiedzieć dokładnie, która to jest pozycja. Tej pozycji nigdy z nikim nie robiłam i sama też jej nigdy nie ćwiczyłam. Bo ona jest totalnie nieanatomiczna. Totalnie. Nie wiem, to jest może coś błędnie przetłumaczone, nie wiem, coś tam musi, bo wszystkie inne są super, ale ta jedna jest jakaś taka podejrzana. Przychodziły do mnie do studia osoby, które świeżo pokończyły kursy, czyli jeszcze nawet miały kontakt z tymi swoimi mentorami, żeby tam jeszcze się rozwijać i trenować i tak dalej, więc ja im mówiłam, napisz do swojego mentora, zapytaj, bo to mi cały czas nie dawało spokoju, więc jak tylko miałam okazję gdzieś uderzyć znowu z innego frontu na to, to od razu mówię, słuchaj, wyślij. Tu ci wyślę po prostu cały tekst ze zdjęciem, tylko po prostu przekieruj do swojego
tego mentora, niech on odpowie. Myślicie, że ktoś coś odpisał? Nikt nic nie odpisał. Joga ma ogromną lukę w treningu, w kursach dla potem już kwalifikowanych nauczycieli anatomii. I to jest totalny błąd. Ja wiem, skąd to się wzięło, bo dla nich joga jest bardziej taka uduchowiona, więc oni tego nie traktują jak ćwiczenia, ale tak jak mówię, oni są porozciągani z natury, oni w zasadzie w genach mają to, że są rozciągnięci. Przykład wam dam. Dołączył do mnie do studio mężczyzna, Hindus, i napisał do mnie maila, no, że on nigdy jogi nie robi, on jest totalnym beginnersem, ale żeby chciał spróbować, bla bla bla, no i przyszedł. I przyszedł, tak było nas dużo wtedy, on tak akurat w pierwszym rzędzie też był, żebym go widziała, w razie czego dała mu jakieś adaptacje. No więc daję pozycję dla początkujących, widzę, że dla gościa po prostu zero problemów, drugą pozycję, trzecią, czwartą, zaawansowaną, gościu wszystko robi. Każdą jedną, bez żadnego problemu. No więc ja po skończeniu całej tej sesji po prostu powiedziałam do niego, no więc ty jesteś taki beginner, taki początkujący, że ja, żebyś na takim poziomie jak ty, musiałam ćwiczyć 3 lata. Także zobaczcie, jaka jest różnica między tym, na jakim poziomie uczy się jogi, a komu się tą jogę potem oferuje. To jest totalnie wszystko pomieszane. To jest totalnie nie tak, jak powinno być. Więc mówię, nie dopasowujcie ludzi do jogi. Trzeba dopasować jogę do człowieka. Ale żeby dopasować jogę do człowieka, to trzeba znać anatomię, trzeba znać pracę wszystkich mięśni, bo tylko wtedy wiesz, w jaki sposób można pozycję zaadoptować, dać inną opcję. Czy nawet powiedzieć, tego w ogóle nie rób. Ja widziałam klientów, obserwowałam ich na jodze i mówiłam, jak tylko to coś tam się gdzieś przekręca, to samo co wam mówię, tylko z wami właśnie też wiele osób zaczyna pisać, rób zaawansowane. Nie będę robić takich bardzo mocno zaawansowanych, bo ja was nie widzę i nie chcę nikogo narazić na żadne kontuzje, właśnie dlatego, że was nie ma. Wam się może wydawać, że jesteście na zaawansowanym poziomie, ale ja bym musiała to zweryfikować. Do mnie przychodzili ludzie, którzy myśleli, że są zaawansowani, ale jak ja zaczęłam tłumaczyć tu to, tu tamto, jak to, 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 jak nie to, to inaczej i oni mówią, no wiesz, ja chodzę już od 10 lat na jogę, ale ja nie miałam zielonego pojęcia, że to o to chodzi. I mówię, i na przykład połowę robiłam źle. No więc właśnie. Więc no tu, no niestety muszę wam tą niezbyt dobrą wiadomość teraz ogłosić, że takich naprawdę super zaawansowanych, takich treningów, które na przykład ja dla siebie robię, nie będę umieszczać na żadnym moim kanale, bo ja bym musiała was widzieć. Nie wezmę odpowiedzialności za to, że mówię do kamery i wy sobie ćwiczycie, a ja nie mam możliwości skorygowania, jeżeli coś jest nie tak. Ale wracając właśnie do tego głównego problemu, który teraz po prostu mnie rozłożył na opadki. Wmawianie teraz wam, że postawa wasza jakaś tam nieprawidłowa jest powodem tego, że macie kontuzję w czasie ćwiczeń jogi. No to jest po prostu totalna porażka. Nie chcę używać żadnych wulgaryzmów, już się trochę uspokoiłam, bo zrobiłam wcześniej odcinek po angielsku, on będzie taki pewnie bardziej agresywny. Nie chcę używać wulgaryzmów, ale naprawdę tu można było użyć zupełnie innych słów, które by rzeczywiście były adekwatne do tej sytuacji, ale to sami będziecie wiedzieli, o co chodzi. Więc to jest porażka. Autentycznie to jest porażka. I takich historii o tym, że ludzie poszli na jogę i uszkodzili się, będąc pod okiem profesjonalisty, ja im mówię, powinieneś podać ją do sądu o odszkodowanie. I musieliby ci wypłacić, bo ta osoba cię przycisnęła. Ta osoba kazała ci to zrobić. Bez sprawdzania na przykład, czy ty kiedykolwiek stawałeś na głowie. Miałam taki przypadek. Dziewczyna chciała dołączyć do mojej jogi i pyta się, czy będziemy robić stanie na głowie, bo ona nie lubi i, no i chce wiedzieć, co ją czeka. Ja mówię, przecież będziesz pierwszy raz, to zapomnij w ogóle, że ja coś takiego będę robić. No teraz robię jogę na plaży, więc bez ściany ja w ogóle nie robię stania, żadnych pozycji
do góry nogami, jeżeli nie mam podpórki ściany. Absolutnie, nie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. I teraz Wam powiem, w czym tkwi cały szkopuł. Ja zaczęłam od instruktor Exercise to Music, czyli ćwiczenia do muzyki, taki aerobik. I tam, na tym pierwszym kursie, który ja zrobiłam, kładło się największy nacisk na bezpieczeństwo. Bo to są jednak dynamiczne ćwiczenia, tam się szybko zmieniają, tam wszystko musi być dopasowane do taktu, do muzyki i tak dalej. To jest, wygląda łatwo, ale to było bardzo, bardzo skomplikowane na początku do ogarnięcia, ale tam cały czas nam tłukli do głowy. Bezpieczeństwo każdej jednej osoby. Musisz wszystkich obserwować i jak ktoś robi źle, dajesz słowną instrukcję, co trzeba poprawić. Jeżeli to nie działa, podchodzisz do tej osoby i przy niej tam ćwiczysz, po prostu no dajesz jej do zrozumienia, że to jest dla niej. No nie wytykasz nikogo palcem, bo wiadomo, że to nie będzie fajne, ale tak delikatnie trzeba dotrzeć do tej osoby. Jeżeli dalej robi źle, to po ćwiczeniach, po skończonej klasie trzeba podejść do tej osoby i wytłumaczyć, jak ma to robić, albo ewentualnie widać, że ona nie da rady tego inaczej zrobić, więc dać jej opcję, jaką ona powinna robić do swoich własnych możliwości. Nie zostawia się takiej osoby samej, bo ona sobie krzywdę zrobi. I to był najważniejszy, to był numer jeden, który sprawdzali nasi potem egzaminatorzy, czy my obserwujemy wszystkich i jeżeli trzeba, dajemy dodatkowe instrukcje lub łatwiejsze opcje dla tych ludzi, którzy nie dają rady. To było najważniejsze. I tam ten kurs mnie nauczył pracy z grupą i tego, co jest właśnie najważniejsze. Bezpieczeństwo ludzi, którzy z Tobą ćwiczą. I potem na żadnym innym kursie, ani na jodze, ani na personalny trener, nigdzie już tego nigdzie nie mówili. No ja już to miałam wbite do głowy, więc dla mnie to było oczywiste. No ale jak ktoś zrobił tylko taki kurs, nikt tego nie uświadamia. Jesteś odpowiedzialny za cudze ciało. Ten ktoś przychodzi do Ciebie i płaci za ćwiczenia, bo chce być zdrowszy, bo chce być sprawniejszy, ma jakieś tam swoje cele do osiągnięcia. Ufa Ci. Robi wszystko, co Ty powiesz, że ma zrobić. No a potem się okazuje, że są właśnie kontuzje. Jest to naprawdę ciężki temat. Nie wiem, jak z nim dotrzeć wyżej. Ja wyślę ten artykuł na pewno znowu do tego Yoga International, bo w tym momencie tego już tak nie zostawię. To już trzeba o tym mówić głośno. Więc jeżeli znacie jakiekolwiek historie, czy nawet sami mieliście jakieś kontuzje, choćby nawet najmniejsze, że na przykład 2 dni po ćwiczeniach jogi nie mogliście na przykład chodzić po schodach, to znaczy, że ćwiczenia nie były dopasowane do Waszego poziomu. To nie znaczy, że o, no super, są efektywne. Nie. Przetrenowaliście swoje ciało. Owszem, można poczuć, ale nie, że jesteście kaleką przez 3 dni, bo to znaczy, że było za intensywnie. Za dużo powtórzeń, albo po prostu za intensywne, zbyt trudny poziom, zbyt wysoki poziom akurat dla Was w tym momencie. My możemy czuć jakieś tam lekkie dyskomforty, ale nie, żeby był aż taki problem. I piszcie hashtaga Stop Yoga Injury. Trzeba coś z tym zrobić, bo to jest po prostu niedopuszczalne, żeby zamiast szkolić prawidłowo, profesjonalnie tych instruktorów i tych nauczycieli jogi, to pisze się artykuł. Yoga Journal napisał, że Twoja postawa i Twoje przyzwyczajenia postawy są powodem tego, że masz kontuzję w czasie jogi. No to jest to. To jest kłamstwo. To jest totalne kłamstwo. I nie dajcie sobie wcisnąć tego, że tak jest. Bo kontuzje wynikają tylko i wyłącznie z tego, że chodzicie do instruktora, nauczyciela jogi, który jest niewykwalifikowany. Koniec. I on jest odpowiedzialny za Wasze kontuzje. Możecie go podać o odszkodowanie. I moim zdaniem taka osoba powinna stracić w ogóle licencję na prowadzenie jakichkolwiek zajęć. Ale tu w tej branży jeszcze to tak mnóstwo ludzi. No kurczę, no już tyle. Za każdym razem jak przychodzi nowa osoba na jogę, ma jakąś historię. Albo ona sama doświadczyła, albo ktoś znajomy czy z rodziny. Ja mówię, no kurczę, no jak można tak?
Ale z drugiej strony mówią, że joga jest najlepsza na wszystko. Joga jest dobra na bóle pleców, joga jest dobra na oddychanie, joga jest dobra, jak masz tam nierozciągnięte biodra i tak dalej, i tak dalej. Ale jak patrzę, co oni prezentują tym ludziom, joga na rozciąganie bioder. No i instruktor robi ćwiczenia, które są super zaawansowane dla osób, które mają super rozciągnięte biodra. Więc o co chodzi? Nie możesz robić ćwiczeń na poziomie instruktora i nazywać je, że to są ćwiczenia dla osób, które muszą rozciągnąć biodra, bo one tych pozycji w życiu nie zrobią. A próbując je, narażają się właśnie na kontuzję. A oni odwracają wszystko teraz odwrotnie, kota ogonem, że to nie oni są winni. Ja już przestałam oglądać w pewnym momencie te filmy na YouTubie, bo wcześniej jeszcze obserwowałam, ale mówię tak, no jak napiszę komentarz i skrytykuję, no to oczywiście będzie, że jestem trolem, zaraz mnie tam wszyscy zjadą, więc albo mnie usuną, więc to taka była kiepska droga. Paru osobom tam, no oczywiście napisałam, co myślę, bardziej tak w kwestii takiej pozytywnej krytyki, co powinni zmienić, ale no, ja nigdy nie dostałam żadnej odpowiedzi, więc może nawet usunęli te moje komentarze. Ale w pewnym momencie przestałam już nawet oglądać, bo ja nie wiedziałam, co robić, czy się śmiać, czy płakać, po prostu rwać włosy z głowy. Totalna bezradność, o, tego słowa mi brakowało, totalna bezradność. Patrzę, oglądam, no joga dla początkujących, no gdzie to jest joga dla początkujących? No ale oczywiście człowiek, który nie wie, no to będzie robił. I albo stwierdzi, kurde, to jednak nie jest dla mnie, bo coś mnie zaczyna boleć. Albo stwierdzi, o, boli, to znaczy, że jest dobrze. A potem po roku czy po dwóch, no nagle teraz się okazuje, że są problemy ze stawami. No właśnie dlatego, bo to nie był poziom dla ciebie. I to jest największa porażka, jeżeli chodzi o jogę. Dopasowywanie ludzi do jogi, a nie jogi do ludzi. Dam wam przykład, już tak reasumując, bo ja tu mogę gadać i gadać, bo to jest po prostu moja pasja, to jest moje życie. Ja żyję fitnessem i jogą, więc to mnie naprawdę bardzo dotknęło. Bardzo mi to dotknęło. Więc dam wam tak na zakończenie jeszcze taki przykład, żebyście też sobie to przemyśleli. Byłam na jodze, która była ogłoszona jako joga dla wszystkich. Była to joga na świeżym powietrzu o 9:30 rano, gdzie było jeszcze dosyć chłodno. To już było tutaj w Dubaju. I ta instruktorka jogi robiła w zasadzie same ćwiczenia na wyginanie pleców do tyłu. Wszystkie wygięcia do tyłu. Czyli w zasadzie najbardziej takie zaawansowane ćwiczenia. No bo kto jest w stanie się tak powyginać do tyłu przez godzinę? Z samego rana, gdzie było chłodno, więc nawet nie mieliśmy jakiejś porządnej rozgrzewki, żeby to zrobić. Więc patrzyłam na tych biednych ludzi dookoła i z przerażeniem po prostu obserwowałam, co oni robią, bo mogłam palcem wskazać osoby, które za dwa dni się z łóżka nie ruszą. Była ze mną koleżanka i mówiłam jej, słuchaj, tego nie rób. Tutaj skup się na tym, żeby te pośladki ściągnąć, nie podnoś wyżej, żeby tam żebra były na ziemi. Cały czas jej dawałam instrukcję, bo wiem, że ma tam te plecy takie dosyć wrażliwe. Więc jej pilnowałam, żeby sobie nie zrobiła krzywdy. I po prostu jak skończyła całą tą... A miałam po prostu, naprawdę miałam ochotę w czasie tej klasy wstać z maty, pójść do niej, zabrać jeden mikrofon i powiedzieć, ludzie, idźcie do domu, bo po prostu robicie sobie krzywdę. No ale no nie możesz tak zrobić przecież, tak? Więc z zaciśniętymi zębami, starając się tylko skupiać na mojej macie, nie obserwując tych wszystkich biednych ludzi dookoła, podeszłam do niej i pytam ją, dlaczego akurat taką dosyć zaawansowaną jogę, taką sekwencję tych wszystkich back extension, wygięć do tyłu, zaplanowała na sam poranek, kiedy dopiero ludzie powstawali i tylko tyle, co zjedli może śniadanie, może wcale nie i przyjechali na tą jogę. Na co ona mi odpowiedziała, tak bardzo arogancko ze mną rozmawiała w ogóle. Powiedziała, że ona lubi rozciągać klatkę piersiową z ludźmi. No więc zobaczcie, pierwsze pytanie, czy ona to robi dla siebie, czy dla ludzi? Bo my nie możemy oferować jogi, jakiejś konkretnej rutyny, tam zaplanowanych jakichś tam sekwencji, bo ty się chcesz porozciągać. Ty to robisz dla ludzi i ty masz to robić, pokazując im, jaki jest następny krok. Więc zobaczcie, tu już jest to totalnie przekręcone. Ona robi dla siebie, a nie dla ludzi. Więc okej, okay, dobrze, to powiedz mi, dlaczego nie było zaznaczone w opisie tej jogi, że to jest dla osób zaawansowanych.
Bo te ćwiczenia, które dzisiaj oferowałaś, te pozycje jogi, to są naprawdę zaawansowane ćwiczenia i część ludzi po prostu się pouszkadza. Na co ona mi odpowiedziała, że to nie jest jej odpowiedzialność, bo opis daje organizator. Ja mówię, okej. Okay. Czyli zobaczcie, ona w ogóle nie brała odpowiedzialności za nic, co zrobiła. Za nic. Więc okej, okay, organizatora. Mówię, no to czemu nie powiedziałaś organizatorowi, że to jest dla osób zaawansowanych? Ja mówię, a ci biedni ludzie, którzy dzisiaj przyszli, ja mówię, większość z tych ludzi to byli początkujący i oni naprawdę się nie potrafią tak wyginać, nie mają takich elastycznych kręgosłupów. I co z nimi? Wiecie, co mi odpowiedziała? Słuchajcie tego. Nie powinni tutaj być. They shouldn't be here. Tak mi powiedziała. Na pytanie, co z tymi ludźmi, którzy przyszli robić jogę, w dobrej oczywiście wierzę, że robią coś dobrego dla swojego ciała, dla swojego kręgosłupa. Nie powinni tutaj być. Ale odpowiedzialności za to, żeby to było napisane, nie bierze. A organizator skąd ma wiedzieć? Organizator nie ma zielonego pojęcia o jodze. Ale słuchajcie, teraz. I to jest już związane akurat z miejscem, gdzie mieszkam. Nie wiem, może w Polsce jest podobnie. Słuchajcie tego. Akurat podeszła do niej jakaś taka babeczka z gościem, z kamerą i z mikrofonem. Więc przypuszczałam, że najprawdopodobniej będzie ktoś to albo z mediów, albo z jedna osoba wyglądała, że jest organizatorem, bo przyprowadzała tego kamerzystę. No i ona tam dawała ten wywiad do tego kamerzysty i pytam się, czy jesteś organizatorem? Ona mówi tak. Ja mówię, słuchaj, mam pytanie dla ciebie. Na jakiej zasadzie wybieracie tutaj instruktorów? Wiecie, co mi odpowiedziała? Mówię prosto do kamery, tak jak wam, prosto w oczy. Na podstawie konta na Instagramie. I pytam się jej, chcesz mi powiedzieć, że na podstawie konta i zdjęć, polubień, jesteś w stanie określić profesjonalizm i kwalifikacje danego instruktora, nauczyciela jogi? No to jak zadałam jej tak pytanie, to odbiła piłeczkę do koleżanki. A to porozmawiaj tutaj z tą koleżanką. No ale ona mi powiedziała to samo. A bo wiesz, my potem mamy takie spotkanie, siedzimy przy jednym stole, no tam wybieramy. Ja mówię, ale powiedziałaś mi, że wybieracie na podstawie, jak wygląda Instagram. Nie wiem, jak to w Polsce wygląda. Znaczy widzę, jak wygląda na YouTubie. Jest masa znanych ludzi, którzy się tytułują specjalistami, a nimi wcale nie są. Ja zrobiłam swoje prywatne śledztwo jednej takiej znanej pani i nie znalazłam nic na jej temat. Ona podała nazwę niby tej szkoły, z którą skończyła. Ja tej szkoły nigdzie nie potrafię znaleźć. Kontaktowałam się z portalami internetowymi, na których dawała wywiady. Nikt się ze mną w ogóle w tej sprawie nie skontaktował. Znalazłam jej stronę internetową, skontaktowałam się na jej stronie internetowej, więc na pierwszy kontakt w ogóle mi nie odpisała. Napisałam do niej przez Facebooka, napisałam do niej przez Instagrama, napisałam do niej znowu ze strony internetowej, z formatu tego kontaktowego formularza. W końcu mi odpisała, że o co mi chodzi. No więc jej mówię, że o co mi chodzi. Pokaż mi twoje kwalifikacje. Czy ty masz kwalifikacje do prowadzenia jakichkolwiek zajęć, a już dla zajęć dla osób starszych, to już obowiązkowo. Wiecie, że nie dostałam już potem odpowiedzi? A jest bardzo znana, bardzo popularna. Więc myślę, że ten trend, nie tylko tu, akurat gdzie jestem, w Dubaju, ale generalnie teraz przechodzi. Jak ktoś jest popularny, to z niego się robi eksperta. I to jest krótka droga. Nie wiem, może ja jestem przewrażliwiona i się za bardzo przejmuję tym, żeby wszyscy byli bezpieczni, żeby się nikt nie uszkodził. No mogę się pochwalić tylko tym, czekajcie, wyłączę ten telefon, bo mi tu pika, że przez tyle lat, co ja pracowałam, no znaczy dalej pracuję, z tym, że teraz już jest inaczej, no tam mam paru prywatnych klientów takich na żywo, a reszta to idzie właśnie przez kamerę, to jak prowadziłam studio, nikt nigdy się nie miał żadnego injury, żadnej kontuzji. Przychodzili ludzie z kontuzjami i właśnie widzicie, 90% to były kontuzje w czasie treningów i ćwiczeń i jogi. To jest przerażające. Pytam się, okej, okay, no nadrywałeś sobie mięsień w barku, co się stało? Poszedłem na bootcamp pierwszy raz, kazali im podnieść ciężary. Ja mówię, no ale to nawet ci nie powiedział, nie sprawdził, ile ty jesteś w stanie podnieść, jakiś test zrobił na tobie? Nie.
Ale to temat na następny odcinek, na temat personalnych trenerów niestety. Ja to widzę coraz częściej, to jest przerażające. Bo jeszcze wcześniej to były jakieś takie pojedyncze przypadki, ale to też może przez to, że nie śledziłam tak teraz właśnie na tym Instagramie. Ja widzę, co oni proponują na tych swoich shortach i tytułują, że to jest dla początkujących, dla tych odchudzających się ludzie. To straszne. Więc moje przesłanie dla Was, jako osób, które lubią jogę i chcą jogę robić albo chcą zacząć. Sprawdzajcie kwalifikacje. Pytajcie się, ile trwał kurs. Ile wie o anatomii. Czy potrafi adaptować pozycje, dawać łatwiejsze opcje ćwiczeń, pozycji dla kogoś, kto ma bolące plecy, dla kogoś, kto ma problemy z biodrami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kolana. Różne rzeczy. I ile oczywiście już pracują w tym zawodzie. A dla instruktorów edukujcie się sami. W tym momencie nie ma wymówki, że na kursie nie było. Na internecie macie wszystko. Całą anatomię tam, teraz naprawdę fizjo i to nawet, słuchajcie, oni już pokazują prawdziwe mięśnie, albo to jest może, nie wiem, jakaś reprodukcja, bo to wygląda już jak prawdziwe mięśnie ścięgna. Więc uczcie się, weźcie odpowiedzialność za to, co robicie z tymi ludźmi. Bo to jest wasza odpowiedzialność, żeby dopasować pozycję jogi do każdego indywidualnie, kto do was przychodzi. A nie, a kto da radę, to niech robi. A reszcie się mówi, no róbcie na tyle, ile dajecie radę. Czyli dajecie radę. Czyli musisz przekroczyć tą granicę tego twojego limitu, żeby wiedzieć, że już nie dasz rady. I jeżeli tak będziesz robić systematycznie na każdej klasie, no to oczywiście się uszkadzasz. Od tego moim zdaniem, moim zdaniem jest właśnie joga, nauczyciel, instruktor, czy później ten trener. Żeby was tak poprowadzić, żebyście tej granicy nie przekroczyli. Wy idziecie po to, żeby wzmacniać mięśnie, żeby rozciągać, żeby czuć się lepiej, być zdrowszym, a nie żeby się uszkadzać i sprawdzać swoje limity. Nie! On ma mieć taką wiedzę, ten człowiek, który jest przed tobą, któremu płacisz, że on będzie ci mówił, w tym momencie to i to i dalej już nie robimy. No ale ja nie widzę, żeby ktoś tak robił. Różnię się tym, że tak jak mówię, zaczęłam od instruktor przy muzyce. Później zrobiłam jogę, a potem wiedziałam, że jeszcze mi brakuje. Brakuje mi wiedzy, zrobiłam właśnie trenera personalnego. I myślę, że to jest właśnie ta moja unikatowa cecha, że ja nie skupiłam się tylko na fitnessie albo tylko na jodze, tylko stwierdziłam, że muszę mieć wiedzę z obydwu, żeby to połączyć. Nawet jeżeli ja nie robię ćwiczeń siłowych, fitnessowych, aerobikowych, to w dalszym ciągu pracuję z ciałem i ja muszę mieć tą wiedzę. I tej wiedzy brakuje właśnie w jodze. O tych mięśniach. O tym, jak pracuje ciało, jak każdy mięsień, w zależności z którym ze sobą współpracuje i jakie to ma konsekwencje. Więc to jest podstawa. Moim zdaniem jest to podstawa. Jeżeli znacie instruktorów, też im wyślijcie ten film. Kto się ze mną zgodzi, niech się podpisze. Kto niech się nie zgadza, proszę bardzo, zapraszam do dyskusji. Zapraszam. Chciałabym poznać opinie innych też ludzi z tej branży. Jak to wygląda na przykład w Polsce? Nie wiem, nigdy nie byłam trenerem w Polsce. Nie wiem, jak to wygląda. Byłam na kilku klasach. Jedna była straszna. To po prostu była masakra. Ta kobieta po prostu zrobiła sobie swoją własną jogę i dopasujesz się albo nie. Druga, no tak już coś tam gdzieś może na kursie coś wspomnieli, ale było widać, że jeszcze nie do końca wie, o co chodzi. Więc no, tych doświadczeń też nie mam dużo, bo tylko jak pojedziemy na wakacje, to tam ewentualnie gdzieś wyskoczy na jakąś jogę, ale to nie jest, a teraz to już w ogóle będzie bardzo rzadko, więc nie mam tych doświadczeń dużo, więc na razie mam pół na pół. Więc bardzo bym Was prosiła, przesyłajcie ten link przede wszystkim tym, którzy ćwiczą jogę, żeby teraz sobie przemyśleli,
czy ćwiczą bezpiecznie, bo to dopiero po jakimś czasie wychodzi. I nikt wam nie powie, że to jest kontuzja związana z tym, że się źle rozciągacie, że źle pozycję macie przyjętą, albo w ogóle pozycję, która w tym momencie dla waszego ciała, dla waszych możliwości jest zbyt intensywna, zbyt wysoki poziom. Nikt wam tego nie powie. Widzisz, jak pójdziecie do lekarza i powiecie, że was bolą plecy, czy ktoś się zapyta, a ćwiczysz jogę? Bo oni też, widzicie, to też nie jest połączone. Oni już wiedzą, że joga robi dobre rzeczy, więc jak ktoś przyjdzie z plecami, to mu powie joga. Ale jakby z drugiej strony przyjdzie i powie, no ale ja robię joga, bolą mnie plecy. No to się nie zastanowi, poszuka innego nauczyciela jogi, bo ewidentnie, skoro cię bolą plecy po robieniu jogi, to coś jest nie tak. Po ćwiczeniu jogi nie powinno cię nic boleć. Powinieneś być po prostu porozciągany, powzmacniany, z lepszym oddechem, dobrze dotleniony, zrelaksowany. Same pozytywy. Nie powinno być żadnych negatywów, zakwasy. Mogą być, w zależności jak to jest taka bardziej intensywna joga, mogą być zakwasy, ale tak jak mówię, nie jakieś znowu ekstremalne. No dobra, muszę skończyć, bo mogę tak do was mówić. Szkoda, że was nie widzę, że nie mogę was teraz zapytać o wasze doświadczenia, bo naprawdę, wiecie co, teraz po już tych 2 latach, to mi naprawdę już tego brakuje, żeby tak mieć większy kontakt z ludźmi. Ja cały czas mam ten pomysł w mojej głowie, żeby zacząć takie warsztaty właśnie dla instruktorów, nauczycieli jogi, żeby pokryć tą wiedzę, której nie pokryły kursy, żeby ich tego wszystkiego nauczyć, żeby po prostu ćwiczyli z ludźmi bezpiecznie, żeby dopasowywali te pozycje. Jogę trzeba dopasować do człowieka, a nie człowieka do jogi. To jest totalny błąd. Totalny błąd. Więc takie jest moje generalnie przesłanie do was. Czekam na wasze hashtagi. Kto się z tym zgadza? Jeśli macie inne zdanie na ten temat, piszcie. Jestem bardzo, bardzo otwarta na dyskusję na ten temat, bo jest to temat naprawdę bardzo ważny. Bardzo ważny i uważam, że no tu już po prostu kropka nad i. I długo się nosiłam z tym, żeby o tym mówić, ale nie, no jak już w tym momencie dochodzimy do tego, że się będzie teraz ludziom wmawiać, że to jest ich wina z ich postawy, jakie mają przyzwyczajenia postawy, no to już powiedziałam, nie, no to tego już nie odpuszczę. Nie odpuszczę. Więc czekam na wasze komentarze, czekam na wasze przemyślenia, na wasze doświadczenia. Liczę na to, że naprawdę napiszecie szczerze, jak jest, kto z was co przeżył. Jeżeli macie dobrych instruktorów, też piszcie. Ja się z nimi też chciałabym skontaktować i może właśnie jakoś tak poszerzyć te grono, żeby zacząć uświadamiać i ludziom, którzy chcą ćwiczyć, jak również i organizacjom, która organizuje kursy, że są braki i należy je uzupełnić. Dla was, żebyście mieli z tego jak najwięcej korzyści. A ponieważ teraz coraz więcej ludzi ćwiczy, jest coraz więcej kontuzji, to już jest normą, słuchajcie. Ktoś mi mówił, że jak się kogoś poznaje i mówi, że ćwiczy, to się zaczynają licytować, kto miał więcej kontuzji. Ja mówię, no ale to przecież to jest ewidentna oznaka, że źle to robisz. To nie jest żadna nagroda, że masz kontuzję. Robisz coś nieprawidłowo. Uszkadzasz swoje własne ciało. A na stare lata to się odezwie. Teraz jak masz tam 30-40, to jeszcze okej, ale to ci się wszystko odbije później, jak nie przestaniesz. Jak nie przestaniesz i nie zaczniesz reperować tego, to na stare lata dopiero zobaczymy, jak to społeczeństwo niby teraz wysportowane, które się licytuje kontuzjami, jak będzie wyglądało. Dobra, bo już mówiłam chyba 10 minut temu, że kończę. Liczę na wasze wsparcie, że ten film trafi do jak największego grona ludzi, żeby uświadamiać, co jest najważniejsze. Wysyłajcie też swoim trenerom, jeżeli macie tam z nimi dobry kontakt, że coś takiego będą chcieli zobaczyć. No i zróbmy coś z tym, naprawdę. Sama nic nie dam rady zrobić. Po prostu potrzebuję was jako takiego źródła do kontaktu, żeby poszerzyć kręgi i żeby to trafiło do większej grupy ludzi. Jeżeli uważacie, jeżeli się zgadzacie z tym, co ja opowiadam, to liczę na to, że przekażecie to dalej i gdzieś to pójdzie i w końcu coś z tym zmienimy. Żegnam was bardzo, ćwiczymy. Joga jest bardzo dobra. Jak się prawidłowo robi, ja nigdy nie miałam żadnej kontuzji. Żaden mój klient i mam nadzieję, że nikt z was nie miał, nie ma i nie będzie miał. Trzymajcie się. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku, gdzie poćwiczymy.